Co drugie? I tą górę klamka w drugą stronę. Całkiem dobrze. O, dziękuję bardzo. Chodzi, żeby kwiatkiem? Nie. Także wtedy będzie ten dokładny podgląd bazy. No jest to, jak powiedziała, zasadnie potrzebne, a będzie to już funkcjonowało. Ja bym to powiedział jeszcze, poszedł może krok dalej i mówił, żeby się przygotować również, przymierzyć się do scaleń gruntu. I niewątpliwie takie coś by mogło, no ale my musimy takie też... Czyli zasadę się stali samo. Samo trzeba się powiedzieć tak, prawda, ale nie trzeba nic zrobić. Ale gminy idą w to i... I to niedługo. Za 20 lat trzeba powiedzieć, no, można powiedzieć. Ale 20 lat trzeba żyć. Ale to nasi już będą, nie my, niestety. To jedynie taka moja dygresja. Czy na scalenie to dzisiaj chyba można odzyskać nawet środki z zewnątrz, tylko ja się obawiam, że nie będzie zgody. Tak jak nie ma zgody do spółki wodnej, tak tym bardziej do scalenia, bo jeżeli ktoś ma grunty dobre blisko domu, w pierwszej klasie, to nie będzie zainteresowany, żeby dostał, bo przy tych scaleniach różnie wygląda. Pewno, że to ułatwiłoby pracę, koszty i tak dalej. Ale obawiam się, że na tym nie jest to realne. Ale to jest moje zdanie. Bo. Ale gdyby ludzi zapytał, to ja myślę, że nie wiem, że będzie na raczej. Czemu nie? Można zawsze być opozycją. Ale żebym powiedział, żeby jeszcze co było, żeby teraz umożliwić, żeby były mniejsze opłaty, bo są działki, które łączy się dwie działki przykładowo. No i w wykazie trzeba podawać jedną i drugą, a w rzeczywistości jest jednego właściciela. No i to, a to są koszty dość duże. Czego by to nie umożliwić, żeby to mniejsze opłaty na to były? Na jedne zrobić jedne działki, a drugie jedne. No nie. W każdym razie ja po swojej gospodarce widzę, żeby bym chętnie tego typu tam, bo są mamy ziemie i zalewowe, i wyższe, także. No ale nie wiem, czy ponad 50% byłoby chętnych z mojego. Na scalenie? Na scalenie. Nie bardzo. Nie bardzo. Bo ten, co ma na pagórku pole i tego nigdy nie będzie chciał dostać tam, gdzie tego albo odwrotnie, no to wiadomo, że tam odwrotnie. Nie, to się nic nie wszystko. Ja myślę, że przy okazji jakiejś zebrań można ludzi zapytać, nie? Czy byliby zainteresowani, czy nie? Bo jeżeli taka propozycja pada, to czemu się nie skonsultowali do ludzi, czy byłaby taka inicjatywa? Zebrania wiejskie, jak się wypowiedziały. Szanowni Państwo, no dzisiaj przychodzą sprzęty wysokogabarytowe, wysokiej wydajności. No nie wiedzie takim po prostu gigantem na jakieś tam 5-10 działów, a właśnie takie działki są, no to jest... No to jest przywilej Małopolski. No to jest właśnie przywilej. Ale debatują na ten temat, być może, że to jest dopiero projekt, żeby będzie około 200 euro dopłaty do obszarowej, jeżeli w 2013 roku na Małopolska, Lubelskie, Kieleckie i Śląskie. Bo to jest największe rozdrobnienie. Debatują na ten temat. Jak to wyjdzie, trudno powiedzieć, ale takie są projekty. Debata jest. Żeby tu jakoś zwiększyć temat, żeby to rozdrobnienie powiększyć. Na archeologię będzie na tym, żeby to bardziej... No, jak się zlikwiduje gospodarek, 60% się zwiększy. W następnym roku wejdzie VAT, będzie padać wszystko. Tak, katastralny wystarczy. Zaraz jest symboliczna złotówka za zdrowotne, a nie wiadomo na jakiej kwocie się skończy. Więc ile to wychodzi, niektóre wychodzi płacić? Jak masz kilka dzierżaw takich wystarczy, że zbierasz na gębę, to się mówi. Ale masz, czy wniosek składasz na siebie i wszystko mu to będzie podać. Bo oni macie, grunt mają swobodę i wetro do prawdy. Nie da się dzisiaj. Nie jest to 200 zł. Zwróci się na ratę? Tak. 196 zł dokładnie. Ale mam podane to, co z agencją zgodnie z wnioskiem agencyjnym.
No ale widzicie, ale tu bierzemy pod uwagę charakter przeliczeniowy. Nie, nie, nie. Do agresji się daje fizycznie. Jak? No tu bierzesz do zdrowotnie przeliczeniowe. Przeliczenie. Tak, a do agresji? No to tak mam 20, a tak mam 32. Jest przeliczenie. A mi jest 28. Nie, ty się coś koło 200. Przy dwóch osobach. No dwóch osobach, tak? Najlepiej jeszcze. Więc przechodzimy do meritum. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi Dąbrowskiemu. Projekt uchwały. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Dobrze. Przechodzimy do punktu 6. Likwidacja filialnej szkoły podstawowej Borusowej. Projekt uchwały. Może ja przedstawię. No dobrze. Uchwała Rady Gminy w Gręboszowie w sprawie likwidacji filialnej szkoły podstawowej w Borusowej. Pozwólcie Szanowni Radni, że pominę podstawę prawną, każdy ma przed sobą. I paragraf 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się szkołę filialną Borusowej obejmującą klasy 1 do 3 i oddział przedszkolny podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej imienia Henryka Sucharskiego w Gręboszowie. Paragraf 2. Uczniom klas 1-3 zlikwidowanej szkoły zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej imieniem majora Henryka Sucharskiego w Gręboszowie. Dzieciom 5-letnim i 6-letnim obowiązanym odbyć roczne przygotowanie przedszkolne zapewnia się możliwość realizacji tego obowiązku w publicznym przedszkolu w Gręboszowie. Paragraf 3. Mienie ruchome po zlikwidowanej szkole filialnej przejmuje dyrektor szkoły podstawowej w Gręboszowie. Mienie ruchome pozostaje własnością gminy Gręboszów. Zobowiązuje się dyrektora szkoły w Gręboszowie do wprowadzenia zmian w statucie szkoły wynikających z likwidacji filii. I 4. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły filialnej pozostaje w Szkole Podstawowej w Gręboszowie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gręboszów. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Jest to jakby kontynuacja, odbyły się zebrania w szkołach, odbyło się zebranie na Woli Żuliowskiej później z mieszkańcami. Jest pozytywna opinia kuratora oświaty. No jest to jakby pozytywne opinie rad pedagogicznych placówek z terenu gminy. No jest to następny krok. To następny krok, krok w tym kierunku. Wszystko jest jasne. Więc są tu jakieś pytania w tym temacie? Ja już nie mam pytań, bo pytania już zadawane były kilkakrotnie odpowiedzi, także wszystko jest jasne. Ja mam temat na wokandzie, no to jeśli ktoś to miał, to jest przeszło. To chodzi po swoich. W związku z powyższym no, przejdziemy do przegłosowania. Likwidacja filialnej szkoły podstawowej w Borusowej. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymał. Przechodzimy do punktu 7. Utworzenie zespołu szkół w Gręboszowie. Projekt uchwały. Tradycyjnie chyba przedstawię. Więc uchwała Rady Gminy w Gręboszowie w sprawie utworzenia zespołu szkół w Gręboszowie. Podstawa prawna, tak jak Państwo mają napisane przed sobą w projekcie uchwały i paragraf 1. Z dniem 1 września 2012 roku tworzy się zespół szkół w Gręboszowie, którego akt założycielski stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
2. W skład zespołu szkół w Gręboszowie wchodzą Szkoła Podstawowa imieniem Majora Henryka Sucharskiego w Gręboszowie, Publiczne Gimnazjum imienia Stefanii Łąckiej w Gręboszowie. Paragraf 2. Strukturę organizacyjną zespołu szkół w Gręboszowie określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Zasięg terytorialny obwodowy szkół wymienionych w paragrafie 1 punkt 2 określa odrębna uchwała Rady Gminy Gręboszów w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gręboszów oraz granic ich obwodów. I paragraf 4. Zespół szkół w Gręboszowie staje się samodzielną jednostką budżetową, przejmuje mienie, wierzytelności i zobowiązania oraz dokumentację szkoły podstawowej w Gręboszowie i publicznego gimnazjum Woli Żelichowskiej. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Gręboszów. I paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Akt założycielski, który stanowi załącznik nr 1, jak i statut, no, są załącznikami i myślę, że każdy ma przed sobą chyba szanowne radni zwolnią z obowiązku odczytywania, chyba że sobie życzą, to będziemy czytać. Ale proszę wprowadzić poprawki, bo załącznik. Nie w załączniku, tylko w uchwale. Bo tu nie, no to będą bez... wprowadzone, bo wczoraj, że tak powiem, no obróbka uchwał była przez radcę prawnego. Ja co wniósł poprawki i w paragrafie 6 jest tam, jest 14 dni, a nie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie? No to tak, to więc to jest po prostu ta zmiana. Ja bym powiedział, żeby nie drukować następnych materiałów, to żeby wprowadzić w tym paragrafie poprawkę sobie, że to nie jest... Tam błąd jakiś? Załącznik nr 2 jest tu w punkcie, a nie ma. Jest jeden. A jak? A jest statut? Statut jest załącznikiem nr 2. A przepraszam, bo to, ale nie jest tutaj, bo to jest tak. No bo on mi przerwany, ale to jest jako załącznik nr 2 do tej uchwały. Pierwszy jest akt założycielski, a drugi jest to statut. Załącznik nr 2 jest statut. Tak, tak. Malutku, bo jest sporo tych dokumentów, żeby to... Czy są pytania? Czy w tym całym przedsięwzięciu nie jest wymagana uchwała o likwidacji lub przeniesieniu gimnazjum? Chodzi o publiczne gimnazjum w Woli Żelichowskiej, tak? Na ten temat po prostu było kilka orzeczeń sądów administracyjnych, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak również w 2011 roku pojawiło się orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, które te sprawy po prostu w jakiś sposób określają, dookreślają i sprawa jest na dzisiejszy dzień dosyć jasna, że nie wiąże się z tym, że byt prawny gimnazjum zostaje zaprzestany, ponieważ jest tylko zmiana po prostu miejscowości. Istnieje gimnazjum dalej, wchodzi ono w skład zespołu szkół. Nie wiąże się to z zwalnianiem kadry nauczycielskiej, ponieważ ona zostaje automatycznie przeniesiona do zespołu szkół. Jak również nie wiąże się z tym z przekazaniem po prostu dokumentacji z procesu kształcenia do kuratorium. Także to orzecznictwo jest w tej chwili jednolite i po prostu nie zachodzi tu ścieżka wprowadzenia ścieżki likwidacji. Przeniesienie siedziby. Może nie chcesz mieć takie. No oczywiście. Tylko w tym wypadku, no to już będziemy mieć w tym zespole już jednego dyrektora. Tak, jednego dyrektora. Tak jak było wcześniej, przed tymi uchwałami intencyjnymi przedstawianej cały.